Ferki, zaraz myślę, wybije 20 i zaczniemy. Tym razem lecę już na trzy ekrany, także rozwijamy się. Zobaczymy, co to będzie. I umawiamy się podobnie jak ostatnio, że najpierw ja pogadam, a później wy zapytacie. I myślę, że tak będzie najłatwiej, ponieważ ja mam kilka słów do powiedzenia. Myślę, że gdzieś tam po drodze też urodzą się pytania. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, jeszcze tutaj stawię trochę kamerę, żeby mnie było lepiej widać. I poczekamy na ostatnich spóźnialskich. Teraz nam pójdzie łatwiej, bo jest kamerka włączona, także kamerka mi to wszystko nagrywa, nie ma stresu, nie ma nerwów. Dobra, chyba zaraz będziemy zaczynać. Jezu, aż trzy kamerki wlepione we mnie, tego jeszcze nie grali. Okej, no to co? Zebraliśmy się już, to powoli zaczynamy. Ja się nazywam Marta Knasiecka, jestem specjalistką od wakacji. Dlaczego jestem specjalistką od wakacji? Ponieważ od 8 lat pracuję w różnych biurach podróży i dla różnych biur podróży. Branżę znam od podszewki, bardzo ją lubię. Dzisiaj opowiem Wam o blaskach i cieniach tej pracy, o tym całym backgroundzie specjalistkowym, jak to wygląda wtedy, kiedy klient nie patrzy i generalnie jak wygląda to, czego nie widać. Także będzie cała masa scenerii, której nie dojrzycie na pierwszy rzut oka w biurze podróży. Moja wielka prośba jest taka, zwłaszcza do tych, którzy oglądają mnie na Facebooku. Jest taki napis pod filmikiem, po tym, co Wam się teraz wyświetla, udostępnij. Jeżeli to udostępnicie, to wtedy Wasi znajomi mają szansę, żeby mnie zobaczyć. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie, ponieważ więcej osób ma wtedy szansę mnie posłuchać i dowiedzieć się o mnie. To co? Zaczynamy? Jedziemy o tych blaskach i cieniach. Generalnie blaski i cienie będą naprzemiennie. Więc trochę będzie i blasków, i cieniów, i tego wszystko pomieszamy z poplątanym, ale myślę, że tak będzie lepiej niż same blaski, same cienie, bo to nigdy tak w życiu jednoznacznie nie jest. Słuchajcie, co jest najważniejsze w turystyce dla mnie? No i zaczniemy tak mocno biblijnie, ponieważ dla mnie w turystyce najważniejsze jest słowo. I wokół tego słowa cała turystyka generalnie się rozwija. Dlaczego słowo? Ja kiedyś przeczytałam w bardzo mądrej książce, że ten, kto ma opowieść, ten ma władzę. Generalnie była to świetna powieść Hakawati, mistrz opowieści pewnego libańskiego pisarza, ale to nie blok książkowy, więc nie będę się tutaj rozwodzić. Natomiast faktycznie ten, kto ma opowieść, ten, kto opanował sztukę słowa do perfekcji, ten idealnie nada się do biura podróży. To, co Wam chciałam powiedzieć, że ja, biorąc pod uwagę moje cechy charakteru, absolutnie nie nadaję się do biura podróży. Dlaczego? Może nie powinnam tego mówić na samym wstępie, ale jestem z natury osobą potwornie nieśmiałą. I jako dziecko to było jeszcze bardziej widoczne. Zresztą każdy, kto mnie dobrze zna, wie, że no, nie należę do takich osób hej do przodu i jestem raczej zdystansowana, raczej wszystkich trzymamy w pewnej odległości od siebie. Nie jest ze mną łatwo. Raczej jestem introwertyczna, wbrew temu, co tutaj widzicie. I uwaga, teraz Was zaskoczę, nie nawiązuję wcale łatwo kontaktów. To są trzy cechy, które absolutnie powinny mnie wykluczać z tej pracy, a jednak tutaj jestem. Co więcej, prowadzę bloga o wdzięcznej nazwie Specjalistka od wakacji. Radzę sobie w biurze, dlatego że biuro podróży wymaga dużej elastyczności. To nigdy nie jest tak, że jest jakiś pakiet cech u każdego, który decyduje o tym, że pracujecie w biurze podróży. Absolutnie. Ja całą swoją karierę w biurach podróży oparłam właśnie na słowie i na tym, że od zawsze lubiłam opowiadać oraz kochałam podróżować. Te dwie rzeczy generalnie w bardzo zręczny sposób łączę w biurze podróży i jeszcze mi za to płacą. Dwie moje ukochane gdzieś tam życiowe rzeczy, które naprawdę bardzo, bardzo mnie napędzają. Jeżeli ktoś nie lubi rozmawiać, to
to będzie miał problem, znaczy jeżeli nie lubi opowiadać, bo praca w biurze podróży to jest głównie czarowanie słowem. Oczywiście nie jest to większość tej pracy, absolutnie. Wtedy bym was okłamała, bym powiedziała, że najważniejsze jest opowiadanie i lanie wody. No nie o to chodzi, bo zaraz się okaże, jak wiele rzeczy oprócz tego jeszcze trzeba umieć. Natomiast wypadałoby po prostu lubić opowiadać. Ja wczoraj zapytałam moich koleżanek i kolegów z biura, z biur różnych w Polsce, też sporo osób, które rekrutowało do swoich biur podróży, są właścicielami albo osobami odpowiedzialnymi za rekrutację, kierownikami salonów, co jest dla nich ważne, gdy zatrudniają nowe osoby do biura. Większość z nich odpowiedziała, nie wcale, że jest to wiedza, wykształcenie, jakieś specjalistyczne kursy albo cała masa odbytych podróży. Nie. To jest właśnie to słowo, umiejętność opowiadania. Zapytałam, jakie mają techniki, jak wymuskać gdzieś tam spośród chętnych osoby, które potrafią opowiadać, które mają chociaż jedną z tych chcianych cech. I większość z osób powiedziało, że po prostu stara się poprowadzić rozmowę z osobą, która jest rekrutowana w ten sposób, by zaczęła po prostu opowiadać. Słowo jest absolutnie najważniejsze. I jeżeli nie lubicie słów i nie wiecie za bardzo, jak czarować słowem, to będzie ciężko. Będzie ciężko, bo niewiele można wtedy zrobić. Także przede wszystkim najważniejsze jest to, co jest trudne do opisania. Bardzo mi się ta cecha pracy w biurze podoba. Jakby najmniej gdzieś tam przejmowałabym się tym, co mamy w naszym backgroundzie i w naszych papierach. Dlaczego? Ja sobie przerzucę kartkę, żeby iść w miarę po kolei. Słuchajcie, od czego zacząć w biurze? Kiedy zadałam wam pytanie, czy chcielibyście się dowiedzieć czegoś konkretnego na tym live'ie, większość osób powiedziała tak, czy potrzebujemy mieć wykształcenie kierunkowe, czy musimy skończyć turystykę i rekreację. I ja wam od razu mówię, absolutnie nie. Co więcej wam powiem, że najlepsze osoby, które pracują w biurze podróży, nie są wcale po turystyce i rekreacji. Ja na przykład swoje studia turystyczne, a miałam licencjat z turystyki tutaj w Poznaniu, gdzie mieszkam obecnie, ja wspominam jako gdzieś tam absolutną traumę i no, niezbyt dobrze spędzone lata. Generalnie bardzo się cieszę, że nie były to studia pięcioletnie, bo nie wiem, po prostu chyba bym wpadła w depresję. Przede wszystkim studia turystyczne, o ile nic się w tej materii nie zmieniło, wydaje mi się, że nie, z tego co rozmawiam się tam z moimi młodszymi koleżankami z branży, nie dają absolutnie żadnej wiedzy na temat rynku turystycznego. Dają wiedzę na temat, na przykład ja studiowałam na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych i one dają wiedzę o geografii i geologii. Ale to nie jest taka geografia, jak wam mogłaby się wydawać, że tak, o, to tutaj jest Turcja i Riviera Turecka, Egejska, co się na niej znajduje, jakie kurorty, co możemy zobaczyć, tylko najczęściej chodzi o fałdowania w jakiejś epoce w ogóle, gdzie nawet jeszcze nie żyły dinozaury. Albo uczenie się regułek dotyczących ukształtowania terenu. Coś potwornego. Tak naprawdę wykładowcami byli starzy, no stara kadra, starych profesorów, którzy większość czasu poświęcali na to, na czym sami się znali, czyli była to taka książkowa geografia, książkowa geologia, turystyka, ale tylko z nazwy. Nigdy nie zapomnę przedmiotu, który nazywał się Turystyczne walory Skandynawii. Ja generalnie byłam strasznie napalona na to, bo o Skandynawii wiedziałam tyle co nic, więc uznałam, że będzie to genialna okazja do tego, żeby wzbogacić swoją wiedzę, posłuchać, pooglądać, co to tam w ogóle w tej Skandynawii jest. To są kierunki poza głównym nurtem moich zainteresowań. Wyszedł no, mocno zaawansowany wiekiem profesor, który zaczął nam pokazywać slajdy. Znaczy nie takie slajdy komputerowe, tylko takie slajdy, zabrakło mi nazwy,
no, które trzeba naświetlać rzutnikiem i to widać na ścianie. Pokazywał nam Sztokholm z lat 70. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak wyglądały wasze miasta, w których wy mieszkacie jeszcze 10 lat temu. To zupełnie inna rzeczywistość. A on mi pokazywał Sztokholm sprzed 30 lat. Przecież to miasto wygląda teraz zupełnie inaczej. To można było wykładać historię turystyki Skandynawii, a nie jakieś, nie wiem, aktualne trendy. Przede wszystkim to w dużej mierze są wykładowcy, którzy nie mają nic wspólnego z rynkiem turystycznym. Co ci ludzie mogą przekazać adeptom sztuki turystycznej na temat aktualnych trendów, tego, co się dzieje w turystyce, tego, co jest modne, tego, na co zwracają uwagę klienci. Te osoby po prostu nie mają o tym bladego pojęcia. Jedyne wartościowe przedmioty to były przedmioty prowadzone przez osoby zapraszane spoza uczelni. Jest mi to bardzo przykro mówić, natomiast no, na tym to powinno polegać. Ciężko jest kogokolwiek przygotować do pracy w turystyce, wykładając w ten sposób. Także no, uważam, że studia turystyczne niekoniecznie, kolejne moje studia, kulturoznawstwo, no to już był sztos, no po prostu, co tu dużo mówić, one mnie dużo lepiej przygotowały do pracy w turystyce niż turystyka, dlatego, że przygotowały mnie od strony słowa, od strony merytorycznej, od tego, co ja mogę powiedzieć klientom, w jaki sposób mogę poprowadzić rozmowę i nawet gdy czegoś nie wiem o hotelu, to wiem coś o kulturze, albo wiem coś o danym miejscu, albo wiem coś o zabytkach tam, więc zawsze w jakiś sposób, dzięki tym studiom, mogłam wybrnąć nawet no, z bardzo krytycznej sytuacji, kiedy klient mnie zaginał totalnie nieznanym mi kierunkiem, ponieważ tu się do czegoś przyznam i generalnie nie myślcie, że my wszyscy w biurach podróży znamy absolutnie wszystkie kierunki, a po 8 latach nadal mam takie kierunki, o których mogę powiedzieć no, trochę więcej niż Wikipedia. Niestety, nie jest się w stanie zobaczyć wszystkiego w życiu, nie jest się w stanie wszystkiego zobaczyć przez kilka lat pracy, a nawet przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat pracy, bo gdzieś tam jeżdżąc na stawitury, ja lubię sobie porozmawiać z osobami starszymi, stażem ode mnie, takimi, od których mogę się coś dowiedzieć. I okazuje się, że oni też nie byli wszędzie, bo po prostu się nie da. Ja też mam niektóre kierunki, które są czarnymi dziurami, do tego się przyzwyczajcie. Nikt nie jest alfą i omegą. Najważniejsze są gdzieś tam wasze zainteresowania. No i właśnie, na co chciałabym zwrócić uwagę, to właśnie te wspomniane zainteresowania. Żadna turystyka, żaden papier w rozmowie wam się nie przyda. Owszem, ładnie wygląda w CV, ale jak zostaniecie zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną i ktoś wam każe coś powiedzieć, to widać jak na dłoni, że albo ta osoba studiowała i kropka, albo ta osoba nadaje się do tej pracy. Bo turystykę niestety trzeba kochać. Praca w turystyce bardzo szybko weryfikuje pasjonatów i wyrobników. Tak mówił mój kolega, który jest właścicielem kilku salonów bardzo znanej firmy, że po prostu w tej pracy są artyści i pasjonaci oraz wyrobnicy. I wyrobnicy po prostu na jakimś etapie swojej pracy no już wiedzą, że to nie jest kompletnie to, że się w tym nie odnajdą, nie dadzą rady, rezygnują, przechodzą do innej branży, bo nie mają tego flow, nie mają tego vibe'a potrzebnego w turystyce. Także najważniejsza jest pasja. Pasja was napędzi, tylko ona musi być. I sama pasja do podróży nie wystarczy. To nie chodzi o to, że ktoś bardzo lubi podróżować, bo ja znam też takie osoby, które chciały się rekrutować do biur podróży, bo bardzo lubiły podróżować. To jest trochę za mało. Bo ta pasja do podróży i do tego, żeby wsiąść w samolot i odwiedzić ładne miejsce, starczy na chwilę. Starczy na pierwsze stadium, na pierwszy wyjazd, taki pracowniczy, o tym też wam zaraz powiem, ale zacznie wygasać, gdy będą sytuacje krytyczne. Uwierzcie mi, że będzie ich sporo, bo to też się zaraz okaże na tym live'ie. Więc nie samą pasją człowiek żyje. Niestety w turystyce to jest ciągła nauka. I to jest taka nauka wręcz 24 godziny na dobę. Wszystkie dni w tygodniu, wszystkie dni w miesiącu, wszystkie dni w roku, bo co chwilę coś się u nas zmienia.
Jeżeli macie w sobie pasję, macie w sobie pęd do nauki i lubicie słowo, składajcie swoje CV. Ja napisałam tekst, który jest na blogu. Niestety blog dzisiaj nie działa, ale bardzo intensywnie pracujemy na tym, żeby powrócił i wiem, że tam moje wsparcie techniczne teraz bardzo intensywnie działa, za co bardzo chciałam podziękować, bo co się mogło wykrzaczyć, to się wykrzaczyło, ale wysyłam CV. Firm jest wiele. Rekrutują małe agencje, większe agencje, sieci agencyjne, rekrutują bezpośrednio organizatorzy, rekrutują salony franczyzowe działające pod szyldem danych organizatorów. Ja przerobiłam już wszystkie biura. W sensie przerobiłam wszystkie typy biur. Daje mi to pewną, dosyć szeroką optykę i mogę też porównywać te prace. Jak wygląda rekrutacja? Różnie wygląda rekrutacja. Słuchajcie, ja będę miała ten problem, że po tylu latach w branży, na rozmowach rekrutacyjnych zauważyłam, że tak od dobrych 2 lat nikt mnie nie pyta o moją wiedzę merytoryczną. Generalnie pracując 8 lat w biurze, chyba już nikt nie ma wątpliwości, że coś wiem. Natomiast wiem, że bardzo często na rozmowach rekrutacyjnych trzeba rozwiązać jakiś test z wiedzy merytorycznej. Bardzo często są pytania właśnie o destynację. Wiadomo, one są podstawowe, bo nikt to przychodzi na rozmowę i w CV ma wpisane studia, ewentualnie jakąś tam pracę dorywczą czy staż w biurze podróży, nie wie wszystkiego. Ale chce się chociaż na początku zweryfikować, czy kandydat wie cokolwiek. No te podstawy są ważne, bo na tych podstawach po prostu budujemy ciekawą osobowość turystyczną, która będzie pracowała nam w biurze. Tak naprawdę potrzebne jest właśnie to minimum wiedzy, więc nie spinajcie się, jeżeli nie znacie 10 wycieczek fakultatywnych dostępnych na Krecie, ponieważ pewnie i ja miałabym problem gdzieś tam przy 7, żeby wszystkie opisać bez spojrzenia chociażby na mapę i przypomnienia sobie ich nazwy. Kolejna rzecz, pasja. Nastawienie, bo to też było bardzo często wymieniane. Trzeba być dobrze nastawionym do tej pracy, nastawionym na ciężką pracę, bo wbrew pozorom to nie jest siedzenie w pięknie skrojonym mundurku, akurat ten mundurki ma tylko jedna firma, no dobra, no to w koszulce i apaszce, ale to jest często ciężka orka, co nam zaraz wyjdzie, bo zaraz przejdę do tego, jak wygląda ta praca i czego nie widać. Jest to też chęć nauki. A nauki jest sporo. Na początku jest ciężka orka. Co tu dużo mówić, powiem wam to. Każdy, kto pracuje w biurze. I to są te cienie. Bo żeby zacząć, to jest troszkę jak w biznesie. Trzeba bardzo dużo władować, żeby zacząć później wyciągać z tego jakieś profity. Trzeba się bardzo mocno poświęcić i nagle okazuje się, że te 3 czy 5 lat studiów turystycznych to tak naprawdę nic. Jak macie pochłonąć wiedzę o systemach rezerwacyjnych, systemach księgowych, systemach kasowych, CRM, o tym, jak się przechowuje dane, co się robi z pieniędzmi i nagle ta praca okazuje się no, taką pracą trochę księgowej, która siedzi zakopana w tonach i w stosach dokumentów i to wcale nie jest takie piękne i cudowne, a podróż to tylko dodatek. No dobra, ale przechodzicie przez rekrutację, wygląda ona w różnoraki sposób, ma ona też czasami jeden etap, czasami 3 etapy, czasami tu jest w ogóle jakieś totalne kombo różnych dziwnych rodzajów rekrutacji, ale przechodzicie przez nią. No i witajcie na pokładzie, znajdujecie się w biurze podróży. Ja zawsze zwracam uwagę, że najważniejsze jest przygotowanie pracownika i czerpanie wiedzy, to musi iść obopólnie. Więc jeżeli macie starszych kolegów w biurze, a zakładam, że macie, to zawsze pytajcie. I druga strona powinna zawsze być chętna do opowiadania czegoś. To jest dla mnie najważniejsze, bo świeżynka będzie miała ciężko. Do ogarnięcia są wszystkie te wspomniane przed chwilą systemy. Jest to naprawdę ogrom nauki.
Sprzedaż tak naprawdę w biurze to jest tylko ta widoczna strona naszej pracy, natomiast oprócz tego jest cała góra lodowa znajdująca się pod powierzchnią wody, której kompletnie nie widać. Są systemy rezerwacyjne, no czyli taka podstawa, to z czego czerpiemy w ogóle wiedzę, jakie są ceny, co możemy klientowi zaproponować, a później ewentualnie to zarezerwować. Są systemy księgowe, gdzie księgujemy płatności, gdzie się rozliczamy ze wszystkiego. To też nie jest łatwe, gdzie się oblicza zaliczki, zaliczki są różnorodne, gdzie się księguje każdą kolejną dopłatę, gdzie trzeba klientowi coś wydać, coś oddać, coś dodać i nagle to nie jest takie proste. Następna jest odpowiedzialność za przechowywanie danych. Teraz w czasach RODO to jest w ogóle czyste szaleństwo. Jak ja sobie porównuję czasy, kiedy zaczynałam pracę w biurze podróży, kiedy ktoś do mnie dzwoni i mówił, że nazywa się Jan Kowalski i leci do hotelu Luna Blanka gdzieś tam w Turcji, to ja mówiłam, dzień dobry panie Janie, i tu podawałam mu wszystkie informacje, bo gdzieś tam widziałam, że jest taka rezerwacja. Generalnie nie było z tym problemu, nawet nie było na to, wiecie, jakiegoś tam przepisu, który to w tak bolesny sposób jak teraz weryfikował. Natomiast aktualnie trzeba weryfikować każdą rezerwację, gdy ktoś do was dzwoni, musicie wiedzieć, co możecie powiedzieć, o co możecie zapytać, jakie informacje możecie udzielić i komu na tej rezerwacji. Jeżeli płatnikiem rezerwacji jest żona, a dzwoni mąż, który jest tylko uczestnikiem, to już nic mu nie podacie. Więc trzeba się pilnować z danymi, trzeba w odpowiedni sposób je przechowywać, wpisywać do systemu. To nie jest proste, niestety, to jest bardzo skomplikowane. Jest ogromna odpowiedzialność za pieniądze. To nie jest sklep spożywczy. Tu nie sprzedajemy bułeczek. Tutaj najmniejsze pieniądze, jakie my przyjmujemy, liczy się w tysiącach. I ja znam wiele przykładów osób, które musiały do tego biznesu sporo dopłacać, bo gdzieś się stówki zlepiły, bo coś się źle wydało, bo coś się zagubiło, bo klient dał za mało, a my źle przeliczyliśmy. Odpowiedzialność jest przeogromna, robienie konwojów, przeliczanie tego tak, żeby to było dobrze, żeby kwota, którą my mamy w kasie, zgadzała się z realnym stanem, który powinniśmy mieć, rozliczanie się z tego co do złotówki. Nie ma wybacz, jeśli chodzi o pieniądze. Po prostu to jest, słuchajcie, mega odpowiedzialność i naprawdę można sporo popłynąć. Ja znam przykład chłopaka, który przyjmował od klientki pieniądze, policzył sobie 10 czy 11 tysięcy kubkami, położył sobie na biurku i odwrócił się na chwilę, tak jak ja tutaj odwróciłabym się teraz, żeby wyciągnąć jakiś druczek dla pani, czy teczkę, cokolwiek chciał jej wydrukować i pani, bo to później akurat szczęśliwie okazało się, że wszystko było nagrywane na kamerce, kamera była w biurze, a pani po prostu wzięła jedną kubkę i spakowała sobie z powrotem do torby. No i chłopak musiałby oddawać 1000 złotych. Trochę dużo, prawda? I trochę boli po kieszeni. Więc ta odpowiedzialność jest naprawdę ogromna. I ostatnia odpowiedzialność to odpowiedzialność za dokumenty. Za dokumenty to jest bardzo szerokie pojęcie. Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że wszystkie dane na rezerwacji muszą być wpisane dobrze. Owszem, przechodzi się przez odprawę, gdy ma się jak ileś tam literówek. Natomiast no, system i biuro podróży błędów nie wybaczy. Coraz częściej nasze błędy są w bardzo bolesny sposób egzekwowane, liczne błędy pracownicze. Jeżeli coś się wykrzacza, klient nie poleci przez nas, albo klient musi coś zmieniać na rezerwacji, bo popełniliśmy błąd, to jest nasz błąd. I to będą nasze konsekwencje, bardzo często bolesne. I to są naprawdę cienie tego. To, że wam się gdzieś tam smyrtnie ręka na klawiaturze, piszecie źle nazwisko, pomieszacie coś, albo macie po prostu chwilowy, intelektualny zastój, nie myślicie kompletnie o tym i nagle jest pach. Coś jest źle, a klienci umów nie czytają, to wam od razu mówię. Niestety klienci nie czytają umów.
I na lotnisku okazuje się, że ten pan wcale nie nazywa się jakiś tam, nie wiem, Zdzisław Kowalski, tylko się nazywa Mieczysław Nowak. I co teraz? I czyja to wina? Wy powiecie, że klienta, bo nie sprawdził umowy, a klient powie, że wasza, bo tak napisaliście, on podawał inaczej. Słowo przeciwko słowu. Bardzo ciężkie sytuacje i jesteśmy niestety narażeni na wiele sytuacji kryzysowych. Ja sobie obrócę stronę i powiem tak, w obliczu tych sytuacji kryzysowych, ogromu wiedzy, którym należy się wykazywać i który co chwilę trzeba aktualizować i wzbogacać, zarobki są średnie. Ja dostałam 35 zapytań, czy to się opłaca i jakie są zarobki. To ja wam powiem, nie udzielę wam w ogóle jednoznacznej informacji o swoich zarobkach, no generalnie nikt nie może mówić, bo wszyscy mamy klauzulę poufności, ale od razu mówię, mniej niż wam się wydaje. Zdecydowanie mniej. I na pewno mniej niż wam się wydaje, sądząc po tym, gdzie my jeździmy. Przede wszystkim praca w turystyce wiąże się z tym, że mamy prowizyjny system pracy, czyli to wszystko jest po prostu oparte na prowizji. Dlatego tak biura podróży walczą o klientów i bardzo nie lubimy w biurach osób, które rezerwują w internecie, czyli biorą u nas ofertę, a później rezerwują przez internet, ponieważ każdy, kto tak zrobi, tak naprawdę odbiera nam chleb, odbiera nam pieniądze. Rezerwacja internetowa to nie jest nasza rezerwacja. Rezerwacja internetowa to jest rezerwacja należąca do internetu. Koniec, kropka. Więc pani Marta w biurze się nagada, ktoś to sobie po prostu klepnie internecie i tyle z tego pani Marta i pani Asia i Ania i Michał i Grzegorz mają. No, żeby konsultant po prostu zarabia na ofercie sprzedanej. Nie na sprzedanej w internecie, na sprzedanej przez siebie w biurze. Kropka. Tak to wygląda. Dlatego co miesiąc odczuwa się dokładnie to samo ciśnienie związane ze sprzedażą. Kończy się miesiąc, nie ma chwili oddechu. Wchodzimy w nowy miesiąc, musimy zaczynać od początku. Łowienie, staranie się, dbanie o to, żeby jak najwięcej sprzedać, żeby znowu zarobić, bo sama podstawa to tylko podstawa. Musimy sprzedawać, a każda gdzieś tam sprzedaż, która kończy się w internecie, dla nas no ma niewielkie znaczenie, właściwie żadne, a honorem jeszcze nikt się nie najadł, także to tak dla wszystkich, którzy tutaj są spoza branży, którzy są po prostu klientami biur podróży. Ja już widzę tutaj komentarze od osób, które pracują w biurach. Tak, tak, wszyscy znamy dokładnie ten sam ból rezerwacji internetowych. I kolejne teraz będą, zamiast cieni, to będą blaski, bo słuchajcie, dwa podstawowe blaski tej branży i tej pracy. To study tury, czyli kolonie dla dorosłych, razem z aspektem edukacyjnym, ponieważ odwiedzamy hotele. Study tury zawsze mają swoich zagorzałych fanów, takie osoby, które dałoby się pociechać za uczestnictwo w każdym study turze. Jest to wartość sama w sobie, oczywiście, to jest ogromna wartość tej pracy, to, że ktoś nas wysyła, znaczy jakby to jest obopólne powiązanie, ponieważ z jednej strony jedzie się na study tour, odwiedza się hotele, wzbogaca się swoją wiedzę, ale wzbogaca się wiedzę dla tej firmy, którą będziemy sprzedawać, więc to nie jest do końca tego, że to jest nagroda i uwierzcie mi, że bieganie po hotelach w temperaturze 35 stopni, gdy żar leje się z nieba, wszyscy leżą na leżakach, kąpią się w basenie, sączą drinki, a ty musisz robić zdjęcia i przeglądać, jak to wygląda, jest czasami bolesne. Ostatnio moja koleżanka, nie wiem, czy tam śledzicie profil Karoliny, którą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, Oils Karla na Instagramie, wrzuciła takiego screena, ile zrobiła kilometrów dziennie na stadii. Uwaga, po hotelach przeszła 12 kilometrów. To jest niejednokrotnie chodzenie góra-dół po schodach, zwiedzanie pokoi, 15 typów pokoi, bo pod koniec dnia już w ogóle nie wiecie, w którym hotelu byliście i jakie pokoje oglądaliście.
Oczywiście są organizowane też wycieczki fakultatywne. Jest to miłe, ponieważ nie siedzi się w biurze, tylko można się z tego biura wyrwać, ogląda się coś więcej, wzbogaca się swoją wiedzę. Później przede wszystkim daje to też feeling danego miejsca, tego co my sprzedajemy, jak to wygląda, jakie te hotele są w rzeczywistości. Ja się wielokrotnie przekonałam o tym, że coś co sprzedawałam na pewniaka wcześniej, tak, to jest świetny hotel. Przyjechałam na miejsce, Boże, Marta, o kurde, to miało być inaczej. Ale też było kilka takich zaskoków. No, na przykład w tym roku Bella Vista w Hurgadzie, hotel, o którego istnieniu wiedziałam tylko z nazwy. Natomiast generalnie coś pięknego, więc study tour daje niesamowitą optykę i feeling miejsca. Nawet jak te hotele później się pozmieniają, to zna się destynacje. Bardzo duży kopniak wiedzy, ale mówię, to nie jest wyjazd taki, nie wiem, relaksacyjno-imprezowy. Znaczy, to też ma swój aspekt, ale musicie pamiętać, że jesteśmy w pracy i zwiedzanie 7 wielkich hoteli resortowych w Turcji jednego dnia daje w kość. I naprawdę człowiek jest bardzo często po tym study wyczerpany po prostu. Ja pamiętam swoje pierwsze study w Turcji, oglądałam 45 hoteli. Owszem, mieliśmy fantastyczną wycieczkę do Kapadocji, ale ja te hotele później musiałam wszystkie razem wrzucić, porozdzielać na foldery, bo ja kompletnie nie pamiętałam, w których hotelach ja byłam. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja byłam na przykład w tym obiekcie, to ja bym się musiała mocno zastanowić. To są czasami mordercze wyjazdy, naprawdę. Momentami jest ciężko, jest to wartość dodatnia. Dużo, dużo widziałam, na przykład zakochałam się w Sardynii dzięki tego typu wyjazdom, natomiast bywa ciężko, po prostu. Bywa to wyczerpujące. No i temat, który też bardzo często przewijał się wśród Waszych zapytań, czy mamy zniżki na wyjazdy? No oczywiście, że mamy. Słuchajcie, nikt z biura podróży, sprzedawca nie pozwoliłby sobie w zwykłej cenie na jakiś wyjazd. Byłoby strasznie ciężko, po prostu. Także należy pamiętać o tym, że mamy te zniżki. I to jest niesamowita wartość dodana do tej pracy. Rzędy wartości nie będę Wam podawać, bo każdy organizator ma inne i dla różnych rodzajów biur podróży, więc nie ma jednej odpowiedzi, jak to wygląda. Natomiast są faktycznie, bardzo często wychodzą rewelacyjnie i dzięki temu można zwiedzać świat. Często są też różnego rodzaju obostrzenia towarzyszące temu. Więc musicie też o tym pamiętać, że to nic nie przychodzi tak o tak po prostu. Więc podpisujesz czasami lojalki po urlopach, że jeszcze ileś będzie się pracować. Często mogą być to tylko wybrane kierunki, wybrane hotele, wybrane terminy. Są wykluczenia związane z terminami, więc to nie jest do końca tak, że cud miód i orzeszki, natomiast no, można sporo podróżować, daje to niesamowite możliwości. Wiadomo, gdzieś tam swoje marzenia trzeba ponaginać do tego, z czego mamy wybór, natomiast możliwości są ogromne, po prostu są ogromne, to widać po pracownikach biur podróży, ile oni jeżdżą, także niesamowita wartość. No i dlatego też pracujemy tutaj, żeby jednak mieć te wisienki na torcie. Słuchajcie, i teraz to jest najważniejsze w biurze podróży, oprócz słowa, o którym już wspomniałam. Jestem ciekawa, czy ktoś tu odpowie. Nie wiem, tutaj nie chcę tracić tego polotu, który właśnie mam i tego tempa, ale ja Wam powiem, co jest najważniejsze w biurze podróży. Klient. I ten klient to jest najlepsze i najgorsze, co Was może spotkać w biurze, w pracy w biurze. Bo klienci są różni i bardzo często klienci nie przychodzą do biura po wycieczkę, wbrew pozorom. Bardzo często bywa tak, o czym ja się boleśnie przekonałam, że klient do biura podróży
Przychodzi dlatego, że ma zły nastrój, przychodzi dlatego, że mu się nudzi, przychodzi dlatego, że a, siedzi tutaj taka pańcia w biurze podróży, ja mam zły nastrój i teraz to ja jej pokażę, przetresuję tę laskę. Niestety tak bywa. Większość klientów, uwierzcie mi, zasadniczo to jest naprawdę ogrom klientów, to są przekochani ludzie. Tacy, którzy przychodzą załatwić wakacje, rozmowa jest świetna i generalnie łapiemy fajny kontakt. Natomiast jest gro klientów, z którymi albo zaczyna się od problemu i kończy się na jeszcze większym problemie, albo zaczyna się miło, a później jest gorzej. Najgorzej, jeżeli coś się wykrzacza i nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu, a spada na nas po prostu pewna doza złości i nienawiści kompletnie niezasłużonej, zdarza się bardzo często, trzeba się wykazywać dużą dozą cierpliwości w stosunku do ludzi. Dostałam takie pytanie, jakie ja mam sposoby na radzenie sobie z trudnymi klientami? Nie mam takich sposobów. Jeżeli ktoś mówi, że ma takie sposoby, to albo jest milionerem, a jeszcze o tym nie wie, bo po prostu powinien wydać książkę i opublikować jakiś zestaw rad, albo kłamie po prostu. Z trudnymi klientami można sobie radzić różnorodnie, natomiast jedno, czego mnie nauczyło moje doświadczenie, to na pewno nie brać tego do siebie. Bo o ile sami czegoś nie sknociliśmy tymi ręcyma, to nie jest nasza wina. Bo to nie my w biurze kontraktujemy to wszystko, nie my to ogarniamy. My jesteśmy ostatnimi gdzieś tam w tym ciągu wszystkich osób, które decydują, jak będzie wypoczywał klient. Jakie ja miałam ciężkie sytuacje w biurze? Zdradzę Wam najcięższą moją sytuację. W biurze generalnie to była sytuacja dosyć głośna. Nie dlatego, że jestem sławną blogerką, nawet nie jestem sławną blogerką, ale generalnie obiło się to po prostu szerokim echem. Słuchajcie, otóż klientka rzuciła się na mnie z pięściami w poprzedniej firmie. Jeżeli wydaje Wam się, że ta praca to jest tylko i wyłącznie przyjemność i opowiadanie o pięknych hotelach, to ja Wam mówię nie. To jest także zderzenie z bardzo bolesną rzeczywistością niekiedy. Z rzeczywistością ludzi, którzy nie potrafią nad sobą panować, którzy czasami mają jakiś problem po prostu wewnętrzny. I wy jesteście osobą, na której ten wybuch najbardziej się odbija. I nie powinniście się tym absolutnie gdzieś tam spinać i przejmować. Trzeba zrobić wszystko, co możecie zrobić, natomiast jeżeli czegoś nie da, bo po prostu się nie da, bo niektórych rzeczy proceduralnie, regulaminowo i po prostu technicznie się nie przejdzie, nie możecie tym żyć. Na mnie klientka rzuciła się z pięściami, dlatego że, uwaga, zmieniono jej godzinę wylotów. Nie dlatego, że coś było nie tak, że ona już doleciała i w ogóle pani z biura podróży zniszczyła jej urlop. Nie. Zmieniono jej godzinę wylotów o godzin 4. Klientka miała wylatywać o 8, a wylot był przesunięty na 12. I państwa to tak bardzo zabolało, że przyszli awanturować się w biurze. Znaczy najpierw zadzwonili się, awanturowali, chcąc rezygnować z wakacji, bo powiedzieli, że no absolutnie tracą 4 godziny urlopu i banda oszustów to biuro podróży i to jest generalnie obszar. W ogóle wstyd, hańba, dramat, będziemy wszyscy w TVN-ie, sądzie, u Rzecznika Praw Konsumenta i we wszystkich innych instancjach, które w tym momencie się wyławia generalnie spośród tych wszystkich autorytetów w kwestii handlu. Zostałyśmy z koleżanką zwyzywane od najgorszych i uwierzcie mi, że trzeba mieć nieludzką cierpliwość, żeby to wytrzymać. Kiedy ktoś krzyczy na Was przez 20 minut, wyzywa Was od najgorszych, a Wy wiecie wewnętrznie, że to nie jest Wasza wina
I to nawet nie jest wina firmy, w której pracujecie, bo po prostu tak się stało, że maszyna dziś się popsuła, trzeba było ją naprawić. I linie lotnicze i tak z jakichś gigantycznych po prostu opóźnień zrobiły tylko 4 godziny. Chociaż samolot tak naprawdę powinien mieć tego opóźnienia 12. A ktoś się na was drze i finalnie, gdy prosicie po prostu, żeby się uspokoił i, no i żeby opuścił lokal, bo to do niczego nie zmierza, ktoś się rzuca na was z pięściami. Miałam szczęście, że panią złapał mąż tuż przed uderzeniem, a sama się zdążyłam odsunąć. Natomiast była taka sytuacja faktycznie. Nie, no nie należy to do rzadkości. Bardzo często dochodzi do sytuacji konfliktowych, kiedy coś się komuś nie podoba, albo klient po prostu nie doczytał czegoś w umowie. Niesamowite, jak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w umowach ma zapis dotyczący na przykład zmian godzin wylotu, że to może ulec zmianie. Natomiast no później są straszne awantury z tego tytułu, także sytuacji takiej, kiedy ktoś na was krzyczy, denerwuje się, jest bardzo dużo. Ja szczęśliwie nigdy nie miałam reklamacji, ponieważ coś źle komuś poleciłam. Zawsze wychodziłam z takiego założenia, mam w ogóle takie trochę mesjanistyczne podejście do podróży, dlatego że podróżowanie mnie i moją mamę kosztowało bardzo dużo, w sensie nie finansowym, tylko w sensie oszczędzania. Dla nas te jedne wakacje w roku, które ja gdzieś tam jako we wczesnym okresie nastoletnim miałam dzięki mojej mamie, kosztowało nas ogrom wyrzeczeń. Ja nabrałam ogromnego szacunku do pieniędzy moich klientów, którzy wydają je na wakacje. I to bardzo często jest ten ich jedyny wyjazd w roku. A ja z tym moim mesjanistycznym podejściem do podróży chcę, żeby właśnie ten jedyny wyjazd w roku był tym fajnym, niezapomnianym, tym, który będą wspominać latami, tak jak ja wspominam swoje wyjazdy, o których wam pisałam też na blogu. Także ja zawsze wychodziłam z takiego założenia, że wolę odpuścić, gdy nie mam czego zaproponować, niż się czegoś wstydzić. Dzięki temu nigdy nie miałam reklamacji, ja się tym chwalę, dla mnie to jest powód do chwalenia. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, że była jakaś reklamacja, bo poleciłam komuś słaby hotel. Jeśli już trafiały się reklamacje, to dlatego, że nie wiem, samolot się spóźnił, autokar był nieklimatyzowany, no ale to już generalnie nie jest moja wina, więc jakieś takie techniczne rzeczy, na które i tak nie miałam wpływu i nie były kwestią mojego polecenia czy niepolecenia danego hotelu. Także jakby trzeba też o tym pamiętać, że my musimy zrobić komuś dobrze, żeby temu komuś było dobrze po prostu. Generalnie praca jest uzależniająca niesamowicie. Ja przez pół roku próbowałam wykonywać pracę produktowca u jednego z organizatorów. To kompletnie nie grało. Ja byłam nieszczęśliwa w tym czasie. Czułam się zamknięta, odseparowana od życia. Jak dzwonili do mnie agenci, bo chcieli sprzedać którąś z moich ofert i mieli odnośnie jej pytania, to ja im tak strasznie zazdrościłam. Po prostu chciałam wrócić do biura, więc jak pojawiła się gdzieś tam propozycja, szansa i okazja, to od razu z niej skorzystałam. Ja sobie nie wyobrażam generalnie innego trybu życia, bo nadal dla mnie najważniejsze jest słowo. Już teraz słowo wykorzystuję nie tylko w biurze, ale także na blogu. Ale ta sprzedaż wciąga, możliwość zarażania innych swoją pasją, pokazywania świata, to, że mogę kogoś przekonać do czegoś zupełnie innego, do zobaczenia czegoś, czego może się nie spodziewał zobaczyć, może niekoniecznie o tym myślał. Podróżowanie jest naprawdę piękne i fajnie jest pomagać innym w podróżowaniu. Ja sobie nie wyobrażam inaczej pracować w innej rzeczywistości, mimo tego, że często mi się wydaje, że więcej jest minusów jak plusów, to ten świat mnie woła i cieszę się, że ja mogę mu pomóc wołać też tam inne osoby. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to teraz jest ten czas, kiedy można je zadawać.
Akurat na Instagramie pewnie niebawem nam się czas skończy, za 15 minut nas rozłączy. Na Facebooku cały czas będziemy, a tu jest jeszcze kamerka i tak będzie zapis live'a. Ja wierzę w to, że ta kamerka to wszystko nagrywa, bo dzisiaj mamy spore problemy techniczne. Dobra, ja już widzę pierwsze pytanie. Marta, jak znaleźć, gdzie szukać pracy produktowca? To ja na szybko odpowiadam. Jest taki portal, który się nazywa Turinfo. Tam jest bardzo dużo ogłoszeń z branży turystycznej. Druga kwestia, no to po prostu wchodzimy na strony wszystkich organizatorów i tam w zakładce kariera, oferty pracy, tych ofert po prostu szukamy. To jest gdzieś tam najłatwiejszy sposób. Ewentualnie są jeszcze te portale pracuj.pl i tak dalej, ale raczej zauważyłam ten trend, że organizatorzy, jeżeli dają już gdzieś propozycje pracy, to najczęściej właśnie na swoich własnych stronach. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jeszcze były jakieś pytania. Albo zajrzymy jeszcze na Facebooka. Widzę, że dzisiaj akurat mało pytań. A tutaj sporo osób na Instagramie, słuchajcie, pisze. To niesłychane, ilu klientów ma znajomości w TVN-ie. Powiem Wam tak, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, zbiór podróży, uwierzcie mi, że to jeszcze nic, ponieważ generalnie Michał, który przez 6 lat był rezydentem, ilu on spotkał klientów, którzy mają brata, siostrę, ciotkę, wujka w Gazecie Wyborczej, w TVN-ie i w ogóle co ciekawe, wszyscy pracują w Uwadze albo w Faktach. Nikt nie pracuje w żadnym innym programie. Nie było nigdy nikogo, kto pracował w Dzień Dobry TVN albo w Pytaniu na Śniadanie. Wszyscy pracują zawsze w Faktach albo w Uwadze, więc to nie myślcie sobie, że to byle gdzie. Pomyślcie, ile osób liczy ta redakcja. Jakie są plusy zakupu wycieczki w biurze, a nie w internecie? Słuchajcie, o tym będzie jeszcze sporo. Jakby to nie jest ten czas. Pokrótce, jaki jest największy plus zakupu wycieczki w biurze? Siedzę przed Wami, jestem. A czy w internecie jest taka Pani Marta? Znaczy w sensie, czy ktoś taki siedzi w internecie i pomaga? No nie pomaga, także no to jest jakby podstawowy plus, to że jestem z krwi i kości, a nie jestem jakimś kodem HTML, który nie pomoże, gdy coś się na rezerwacji wykrzaczy. Także to jest ten największy plus zakupu stacjonarnie, a nie w internecie. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Czy ktoś chce się o coś zapytać? Już wiem, było dużo pytań odnośnie znajomości języków obcych. No to ja Wam teraz powiem, że oprócz sprzedaży kilkunastu biletów lotniczych obcokrajowcom, właściwie ta wiedza by mi się nie przydała. No oczywiście ewentualnie jakieś opisy hoteli ze stron innych niż organizatorów, natomiast nie jest to generalnie jakaś wiedza bardzo potrzebna i wymagana na poziomie jakimś ponadstandardowym, ponadpodstawowym, także nie. Jeżeli w ogóle zastanawiacie się, jakie języki, to wierzcie mi, że angielski, ewentualnie niemiecki wystarczą. Także to nie jest jakiś mega wymóg. Jakie kierunki miałaś pod opieką jako produktowiec? Co ja miałam? Ja miałam Maltę. To Maltę pamiętam, jakoś ona mi strasznie utkwiła w głowie. Czy my się tam jeszcze zajmowałam? Trochę egzotyki sprzedawaliśmy. Pamiętam Dominikanę, jakaś Tajlandia tam była, ale Malty było najwięcej, zwłaszcza, że tej Malty nikt nie ma na czarterze, więc to się sprzedaje po prostu na tak zwanym dynamicznym pakietowaniu, ale o tym też kiedyś powiem. Na Podlasiu rosyjski się przydaje w biurze. No pewnie tak i powiem szczerze, rosyjski, ukraiński teraz w biurach, no myślę, że mógłby być wiodącym językiem faktycznie, gdzieś tam dopasowując się do wymogów współczesnej Polski, to myślę, że może się to faktycznie okazać w pewnym momencie bardzo przydatną umiejętnością, aczkolwiek nikt jeszcze chyba nie wymaga, także jeszcze to chyba nie jest jakimś standardem. Ja sobie na Instagramie dojadę do samego początku, czy ktoś zadawał jakiekolwiek pytania. Mam nadzieję, że temat
potraktowałam dosyć dokładnie, zwłaszcza, że na blogu, generalnie blog wygląda jak wygląda, ale treści tam są, udało się je uratować. Już patrzę, co my tutaj jeszcze mamy, czy są jakiekolwiek pytania. Dużo przywitań, potwierdzenia tego, co mówię. No pięknie, miło mi słyszeć. Dobra, słuchajcie, chyba w takim razie wszystko wiemy. Jeżeli macie jakieś pytania, to nie bójcie się pisać do mnie prywatnie. Częściej niestety odpisuję na Instagramie niż na Facebooku, z prostej przyczyny. Na Facebooku ten Messenger troszkę działa jak chce, ale jak już te wszystkie wiadomości mi się ładują, to staram się odpowiadać. Ja oczywiście proszę Was o kciuki do góry i gdzieś tam polecanie, ponieważ to pozwala specjalistce istnieć i napędza mnie i motywuje. Pięknie Wam dziękuję za uczestnictwo. Było mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że za tydzień też będziecie ze mną. My chyba się widzimy w środę, o ile dobrze gdzieś tam pamiętam swój grafik, jeszcze wszystko napiszę. Także do miłego zobaczenia. Wybierzemy kolejny temat i jedziemy z tym koksem. Także pa, pa.